Wyszliśmy z busa, sprawdzamy kieszenie i nie mam telefonu, więc jesteśmy bez mapy. To jakaś stara szopa. W ogóle wszystko poza szlakiem. Ale super! Dzień dobry, idziemy dzisiaj na wulkan z jeziorem w kraterze. Trzeba znaleźć chicken busa, skąd odjeżdżają. Do Chile Verde. Aktualnie jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy na skrzyżowaniu ulic, na których powinien być Colectivo, ale okazało się, że to w innej strefie. No, bo tu w mieście no, te ulice są ponazywane numerkami i się okazuje, że każda strefa ma własne numerki, w sensie numerki się i skrzyżowania się powtarzają tutaj w całym mieście. Więc zamówiliśmy już Ubera i czekamy na niego i zaraz Uberem podjedziemy tam, gdzie będą Colectivo zjechać. Jestem pod wrażeniem, bo w Gwatemali w taksówkach Uberach są pasy i można je normalnie zapiąć, tak jak w Meksyku. To pan z Ubera świetnie wiedział, gdzie jest dworzec, na który jedziemy z autobusami, ale okazało się, że dworzec jest w przebudowie, bo ja robię jakiś remont ulicy i mamy czekać tutaj na ulicy. I właśnie złapał nas pan na motorku i opowiedział historię, że tutaj nie stają, tylko trzeba przejść jedne światła w tą stronę, w którą idziemy i potem skręcić w prawo i cztery światła dalej. Więc sprawdzamy tą teorię, bo tutaj każdy mówi coś innego. Ale wszyscy są bardzo pomocni. To znaleźliśmy, okazało się, że dworzec jest tam, gdzie powinien być, tylko są remonty, więc nikt nie może tu dojechać, tylko na piechotę można dojść. I było gdzie indziej niż wszyscy inni mówi. No tutaj generalnie zauważyliśmy, że tendencja jest taka, że wszyscy są mega pomocni, mega mili, mega fajni, ale nie zawsze jest prawdą to, co mówią. A tutaj pan chodzi z takim plecaczkiem do odkażania samochodów. No to standardowo czekamy, aż busik się zapewni. Quería preguntar cómo remix si estás pa' mí, estás para los demás. Mi amor, no pares, que te siempre quiero más. La luna te la bajaré con estrellas en el mar. Yeah. Tú eres la chica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también. Me han contado que a ti te gusta lento. O sea, el proceso, me imagino lo otro también. Cuando te va a ver, hace mucho fue. Gracias. Hasta luego. Zapłaciliśmy 20 peso za dwie osoby za bilet. I pan nas jeszcze poinformował ładnie, że tutaj mamy wysiąść i tutaj iść tą ulicą. Nawet znak jest, elegancko wszystko. Pogoda też wydaje się bardzo fajna. Zobaczymy, jak na szczycie będzie, czy będą chmury, czy nie. Miejmy nadzieję, że będzie ładnie i uda wam się pokazać wszystkie widoki. Jest tak rzeźko, fajnie, górsko. Na ilu metrach jesteśmy teraz? Startujemy? A w sumie nie wiem. Właśnie się zmieniła pogoda. Na 2400 jesteśmy. A wulkan nie wiem, na jaki jest, ale zaraz się dowiemy. Pewnie coś koło 3000. Nie mam telefonu. Wsiedliśmy z busa, sprawdzamy kieszenie i nie mam telefonu. Wiedziałam, że wsiadałam do samochodu jeszcze z telefonem, bo nagrywałam i potem trzymałam go na kolanach razem z kamerką. Kamerką nagrywałam jeszcze przebitki przez okno dla was i nie wiem, czy go schowałam do kieszeni, czy nie, ale może jak wstawałam, to po prostu upadł na podłogę. No bo to, że nam ktoś wyciągnął, to jest niemożliwe, bo mieliśmy za sobą kanapę jakby łączoną. Nikt nam ręki nie wsadził, więc to było pewne, że po prostu mi wypadł jakoś. No to Paula się niecierpliwie poszła tutaj w dół, gdzie ruszyliśmy z busa, żeby zobaczyć na jeziorko, że zobaczyć, czy gdzieś na ziemi nie leży, bo może gdzieś wypadł na ziemi z kieszeni czy coś. No a ja siedzę na tym murku, siedzę, widzę, jedzie jakiś ciemny, granatowy busik. Jak macham do niego, żeby się zatrzymał, bo wiadomo, może pojedzie dalej z telefonem, żeby się nie zatrzymywać, bo żeby nie oddawać czy coś. No ale ten, drzwi się zatrzymuje się, drzwi się otwierają. Jest jakiś inny gościu w środku, ten obsługujący tam w środku.
I zapraszam, żebym do środka wsiadał, ja nie o to, ale kierowca z przodu siedział i coś chyba do tego zagadał, więc ten obsługujący otwiera mi z przodu drzwi i kierowca wyciąga telefona. Ja mega wdzięczny, zajebiście, jeszcze 200 kecali dałem w podziękowaniu, się pocieszyłem i podziękowałem bardzo i mamy go z powrotem, więc zajebiście, fajnie, dobrzy ludzie są wszędzie. A teraz ten, odblokowuję iPhone'a. W ogóle też przypołowo zastanawiam się, czy nie kupimy Pauli karty, żeby miała internet cały czas w telefonie. No bo na takie akcje, jak telefon nie ma dostępu do internetu, to ani go nie jesteście w stanie zlokalizować, ani zablokować, ani w sumie nic, no bo z niczym się nie połączy. Ma opcję tylko co najwyżej z Wi-Fi się połączyć, jeśli jest z jakąś siecią zapamiętaną. No ale szanse na to, że połączy się z Wi-Fi gdzieś w trasie, w podróży, no to marne. No ktoś musiałby do Maca wejść, w którym akurat jest Wi-Fi. Także to jeszcze nam do rozkminy. No ale wypadł, że się udało. I że w ogóle to było na busie, który jeździ w tą i nazad, że on tędy wracał. Bo jakby to była jakaś długa trasa w jedną stronę, no to bez szans. I że się szybko zorientowaliśmy. No bo zorientowaliśmy się po przejściu tego kawałku, tam do łuku doszliśmy i wracaliśmy szybko szukać, gdzie on jest. Ale oddali. W ogóle Ameryka ma takie opinie, że tutaj wszystkich okradają, niebezpiecznie jest i tak dalej, ale no właśnie już mamy kolejny przypadek, że jednak ludzie tutaj są dobrzy i faktycznie oddają te rzeczy. Jak zgubimy coś, pomagają nam cały czas. No zresztą nawet w dzisiejszym vlogu nagrywaliśmy, jacy są pomocni, mili i tak dalej, więc parę godzin wcześniej się sprawdza, wszędzie są dobrzy ludzie. Wiadomo, zdarzają się gorsze regiony i dziwne rzeczy, ale generalnie wszyscy jesteśmy dobrzy. To teraz możemy iść na wulkan. Wszyscy na chcę z telefonem, mamy już mleko na górze. Znaczy tam jest wulkan, ale go nie widać. Musicie wierzyć na słowo. Zawsze jak idziemy w górę, to towarzyszy nam piesek. Teraz mamy takiego. W co weszłam? Tak, panowie potwierdzili, że w tę stronę, bo Krzysiu jeszcze się rozładował telefon, ma 18%. Ja nie mam internetu, więc jesteśmy bez mapy. Więc musimy iść na czuja i pytać ludzi tradycyjnie, też fajnie. Byłabym mieć mapę. No a jeszcze taka lipa, że nic nie widać. Dobra, jednak tak trudno trafić nie będzie. To nie poziomki jakieś? Czy to są truskawki? A pan nie to, że sprzedaje kozlety, tylko żywe kurczaki ma na bagażniku. No to tutaj kapustka, ziemniaczki, kukurydza. Prawie jak u nas. Słyszycie tą ciszę? Ty, cwaniaku, zamierzasz tak na sam szczyt wejść? Z 300 metrów ze mną idziesz. Ja się uczekam, jak nie padę. Najpierw na brzuchu siedział, teraz na rękę przeskoczył, cwaniak. I też chcę. Właśnie minął nas taki samochód z siedzeniami. Zastanawiam się, czy tutaj można po prostu wjechać na ten wulkan, a się tak męczyć jak my? A tu jest ciągle Gapowicz. Zerknijcie, tutaj nie ma tak, że to jezioro ma jedną nazwę prawidłowo napisaną. Tylko są różne wersje. Tutaj jest przez K, na wejściu było przez C. Jak komu pasuje. I tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pobieram mapkę na iPhone'a. Póki jest bateria. Czarność trochę na to, będziemy mieli mapę chociaż. Widzicie gąsienicę, jak zwisa? Pewnie kokon będzie wiła. I pokaż, jak wysoko wisi. Gdzieś tam na drzewie. To chyba tam na drzewie, a nie na krzaku. Jak myślicie, przepogodzi się na szczycie i będzie lepsza widoczność? I będzie cokolwiek widać? Aktualnie widoczność to z 30 metrów. I deszczek zaczął padać. Takie drobne kropelki padają. Ej, widoczność jest lepsza, co nie? Nie. Właśnie chmura tu ulatuje. A spójrzcie, ile tutaj widać.
Widać dwa najbliższe drzewa, no i tamte czwarte. Super. Pierwszy etap podejścia tutaj tej trasy to był dosyć ciężki, bo pod mocny skos się podchodziło. Teraz doszliśmy gdzieś na jakiś szczyt i idziemy szczytem, więc trochę w dół nawet schodzimy. Więc jest super, nabraliśmy sił, bo ten pierwszy etap strasznie męczący. I teraz chyba trochę w dół zejdziemy i potem już na szczyt do krateru, na sam krater. I w dół krateru do jeziora. Ja słońce. Mamy to przepowiedzi jednak. Ale taki spacer we mgle też ma swój klimat. Tym bardziej, że idziemy nad święta w jeziora mają. A tutaj już przyjemnie się zrobiło. Jakby się po łączkach szło. Normalnie pole uprawne. Badyle po kukurydzy chyba? Płasko jest. Ale śmiesznie tak w deszczu iść. W sensie tak, może tak padę na was, ale nie z wysoka, tak dziwnie. Taki kapuśniaczek. No tak jakbyście, jakby te krople wisiały w powietrzu trochę. No padają, bo z góry lecą, ale... U, jest wejście. Są duże, ani ciężkie. Międzynarodowi turyści, 50 kecali. Gracias. A no to taki szlak, o, trawku. Boiskiem. Faktycznie. Nie zorientowałam się. Zdjęcie trzeba przy znaku zrobić, bo nikt nie uwierzy, że na wulkanie byliśmy. Okej. Chodź tu w kadr. Coś tak patrzę, że tutaj chyba można Oj, potknęłam się. I coś tak patrzę, że tutaj z namiotem można przyjechać sobie na kemping. Gwatemalczycy chyba tak robią. A i najlepszą porą na wejście właśnie są chyba poranki, bo wtedy nie ma chmury na szczycie i dopiero gdzieś po którejś godzinie tam nad tym jeziorem zbiera się taka chmurka i jest nad samym jeziorem. Więc no mamy nadzieję, że będzie ładna dzisiaj pogoda. Że wejdziemy tą chmurkę. Chwila na przerwę. Snickersiki, sześciopak, ale i coś na złapanie większej ilości energii, żeby dobić tą końcówkę, bo znowu jest pod górę mocno. A ze mną panowie policjanci robią sobie fotki o tym. Zjedliśmy snickersiki i się przepogadza. Zobaczcie, tu już nigdzie chmur nie widać. Tylko na górze biało jest, ale tu już widoczne jest zdecydowanie lepsze. Więc może coś będzie widać. Fajnie w dżungli. O, grzybki. Wszędzie ziemia ma taki ciemny, czarny kolor. Bo jednak na wulkanie jesteśmy. Więc ziemie wulkaniczne. Wszystko jest czarne tutaj. Doszliśmy do skrzyżowania. Rozejścia dróg do wnętrza krateru. I na punkt widokowy. Ale też widzę, że nam się kończą widoki. Bo tam już trochę chmury widać. W koronach drzew. No Mirador idziemy. Tak. Wychodzimy z zagórki, są takie ładne kolory. A i od czasu panów policjantów nie widzieliśmy żadnych osób tutaj. Super. Jesteśmy sami w dżungli na wulkanie. I to chyba jest las mglisty? Znowu strzelam, może mi się uda. Dokładnie tak. Wchodzimy w chmurę na szczycie. No ale tam planujemy jeszcze trochę posiedzieć, zjeść obiadek, wypić coś. Odpocząć przed zejściem na dół do krateru, do jeziora. Więc może chmury przejdą i uda się coś nagrać, dronem polatać. Bo fajnie by było mieć jakieś fajne nagrania z tego wulkanu i tego jak widać krater. Wiatru nie ma, więc szanse na to spore, no tylko że chmury przeszły. Proszę wymyślić jakąś ścieżkę. Nie na Mirador, tylko w drugą stronę. Ja oczami jestem w stanie zobaczyć, że coś jest na dole. Nie wiem dokładnie co. Chodzimy na to wzniesienie. 2850? No trochę mała, ale pachnie malinami. Takimi sfermentowanymi. Cały czas za wodą mogę mi jakieś plansze na ziemi. Krzaki tutaj też się czekają. U, faktycznie widać. Ale się przepogadza ładnie, fajnie. Idealnie dla nas. Już coraz lepiej z oczami widzę drugi brzeg.
kamerka trochę słabiej, ale uwielbiam z Grosią chodzić. To jakaś stara szopa. W ogóle wszystko poza szlakiem. On każe iść, jeszcze będzie latał. Zamiast normalnie pójść na punkt widokowy. Bezpiecznie, z innymi ludźmi nie. Ciekawe, jak on w ogóle poszedł. Jak obstawiacie, zgubimy się czy nie? Piszcie w komentarzach. Dotarliśmy na tą górkę, na którą Grzesiu chciał bardzo wejść. Jaskółki dalej latają nisko. O! Teraz zobaczcie, jaka trasa. Tak patrząc po roślinach, które mijaliśmy przed chwilą, to nikt tędy nie chodził, tak nie wiem, z tydzień, może dwa. A my chodzimy. Ale byliśmy na samym szczycie wulkanu. Zerknijcie sobie, tutaj wszystko wystaje z tej ścieżki nieścięte. Może my powinniśmy z maczetą tutaj iść. No. O, to miałoby sens. Ścieżka jest całkiem dobra. Dobrze ją widać, ale właśnie tu są takie rozgałęzienia tej ścieżki. No i te rośliny, które szybko rosną. O, i tak pułapka. Beczkiem. Doszliśmy właśnie na właściwy punkt widokowy i możecie zobaczyć, jaka to jest platforma. Nic, tylko się wszystko trzęsie, jak się chodzi. Ale za to widok. Za taki. Spektakularny. Ale jak macie lęk wysokości, to może być ciężko. Poczekamy tu chwilę, aż się chmury rozejdą nad jeziorem. Dużo wyżej jest ten punkt do jeziora. No my chyba kilkaset metrów jesteśmy ponad jeziorem. Weź to. Spokojnie, nic ci się nie stanie, jestem od ciebie. To jest motylek. Trzymam to z dala od ciebie, już wchodzi mi na bluzę, spokojnie. Dlaczego na moją pewno bluzę? Trzeba włożyć na swoją. Bo czyli wychodzi na to, że tą drogą jeżdżą te busiki na samą górę tego wulkanu. Świetnie. Ale my weszliśmy, więc mamy większy experience. A ile czasu tu wchodziliśmy? Od 11? 3 godziny. Jak 3 godziny? 14 jest? No. Jest 14? Tak. Wjazd tym samochodem na górę kosztuje 10 kecali, a zjazd chyba 20 za osobę, no? I my na piechotę szliśmy. Ale jak ładnie było, a tak to byśmy tylko z tym warkiem silnika Pepsi, Colą i całą resztą jechali. No a poza tym chcemy formy trochę wyrobić przed kolejnymi trekkingami. No tak. Nie uwierzycie. Poszliśmy na dół, żeby zejść na jezioro i wybraliśmy złą drogę. Zamiast zejść na dół, szliśmy dalej jak to się nazywa? Kraterem? Kraterem wulkanu i była to ślepa droga. Więc wróciliśmy tu na punkt widokowy, sobie coś przegryziemy. Nie coś, tylko mafinkę czekoladowa. Czyli kto oglądał Islam Harris? Zjemy tutaj i poczekamy, bo może jakieś widoki się przepogodzą, ale to jest najładniejsze miejsce widokowe jednak z tych, które tu widzieliśmy po drodze. No a w tej chwili wygląda to tak, więc jest na co czekać. Czy widzicie, jak tutaj chmura przebiega? Gdzieś tu na ciemnym tle to widać. Że powietrze się kręci. No, teraz w tą stronę leci. No to nic się nie przepogadza niestety, więc idziemy na dół. A zobaczyć jezioro z bliska i chyba nie zrobili tutaj takie schodki. Widzicie te wszystkie kwiatki? One tutaj nic nie rosną. Czyli ludzie przynieśli. I tam wcześniej było jeszcze kwiatki kolorowe. To teraz trochę w dół, a potem trzeba będzie jeszcze wrócić z powrotem na górę, żeby złapać jakieś kolektywo do Caceltenango przed zachodem słońca. A przecież jakie fluorescencyjne grzyby tu rosną? To są grzyby, ja myślałam, że to kwiaty. Nie, no to grzyby są.
śmiesznie tutaj, bo widać, w którym miejscu się równo zaczyna chmura. Będziemy właśnie wchodzić w taką gęstą. Tak, i czuć chmurę. Jest inaczej. Jest chłodniej i bardziej wilgotne. Tak jak odkręcicie sobie zimne prysznic w ciepłym pomieszczeniu i takie powietrze do was doładuje. No, jesteśmy nad jeziorem. Widzę wodę. Jesteśmy na środku wulkanu. To za mną to nieopary z siarki, ale mgła z jeziora, bo jesteśmy nad jeziorem Chicabal. I tutaj to jezioro jest uznawane przez Majów za święte. I legenda z tym jeziorem jest taka, że wcześniej jezioro było położone niżej, ale ludzie nie dbali o nie, wyrzucali tam śmieci, nie szanowali go. Więc tamto jezioro wyschło i przeniosło się tutaj wyżej, żeby być mniej dostępne dla ludzi. I teraz właśnie jest uznawane za takie święte miejsce. I dlatego ludzie miejscowi przynoszą tutaj kwiaty do jeziora. No i też otaczają to miejsce kultem. I za nami jest tabliczka z majańskim znakiem i napisem po hiszpańsku fuego, co oznacza ogień. A jezioro jest utworzone w kraterze wygasłego wulkanu. I w związku z tym, że to miejsce jest tak ważne dla Majów, to w tym jeziorze nie można pływać. No ale za to widoki są tak piękne, że i tak warto poświęcić te 2-3 godziny, żeby tutaj przyjść. Tylko warto nie zgubić swojego telefonu i przyjść tu rano przed 11, zanim zaczynają się tutaj mgły i chmury. Tego nie widać, ale wszędzie dookoła nas jest jeszcze wzniesienie w kształcie koła, co potwierdza fakt, że jesteśmy w wulkanie, no ale nie zobaczycie tego. Idealnie właśnie zaczęło się przejaśniać. Tu wreszcie widać drugi brzeg, całą tą zieloność. I zbocza, chociaż trochę. No, ale z tamtej strony już chmury napływają. I kolejne kwiaty. Ofiarowane tutaj. I Grzesiu oczywiście. Chmura jest tu bardzo gęsta i widoczność mamy na jakieś na około 30 metrów. Zresztą sami widzicie, tyle widać i nic więcej. Trochę lipka. Roślinność tutaj wewnątrz krateru jest zauważalnie inna. Już gdzieś tam na samym szczycie, jak byliśmy, to zauważyliśmy, że te lasy są takie bardziej deszczowe i widać, że jest dużo więcej wilgoci, bo wszystkie starsze drzewa są porośnięte paprociami i innymi roślinami, więc tu każda przestrzeń jest wykorzystana na jakieś krzaki.
O, a tutaj są ofiary złożone. Lokalna ludność składa tutaj ofiary z kwiatów. Zaleciało zapachem kwiatów właśnie. Tutaj jeszcze są palone ogniska, bo widać dużo miejsc takich wypalonych na plaży czarnych. Niektóre są na kamieniach, niektóre po prostu na piachu. I kwiaty też ciągną się przez cały obwód tego jeziora. I jak schodziliśmy po schodach, to też mogliście zobaczyć jeszcze kawałki kwiatów, płatków. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić na całym jeziorze, ale tutaj z brzegu wygląda, że woda jest bardzo przejrzysta. I też chyba nie ma żadnego mułu, tylko takie kamyczki drobne. Ziarenka piasku z kamieni skał, kamieni wulkanicznych. Pewnie z tego to też wynika. Zimne. A teraz już będziemy stąd spadać, bo się robi późno. Tu widoków i tak nie mamy za dużych. To co mieliśmy widzieć, to już zobaczyliśmy. A więc teraz zostaje nam wejście na szczyt tej korony wulkanu. I potem już będzie z górki. W sumie to nie będzie z górki, tylko z wulkanu. Krzyś poluje na mysz. Albo coś myszo podobnego. Widzicie, jak to jest zarośnięte? To jest oficjalne wyjście z tego jeziora. Ale super! Ups. Jakie te owoce są ładne, kwiaty? Na wycieczki to na bank tędy nie chodzą, tylko my. I to na mapach jest oznaczone jako główny szlak tutaj. No i znowu pamiętajcie, żeby niczego nie dotykać skórą, bo może poparzyć, uczulić i coś tam jeszcze gorszego zrobić. Więc ubrankiem. Tak się zorientowałam, że tutaj ani ścieżka nie jest tak szeroka jak nasze stopy i nasz chód, ani drzewa nie są wykarczowane, przycięte tak na naszą wysokość. Więc to ewidentnie dla tutejszej miejscowej ludności. Sorry, że my się tak dyszymy, ale to jest strasznie męczące, bo jesteśmy na wysokości 2800. To jest wyżej niż rysy w Polsce. Jako 400 metrów. A na rysach już pewnie też jesteście zmęczeni. Im wyżej, tym niższe ciśnienie i tym mniej tlenu w powietrzu, więc nasze serca muszą szybciej pracować. I szybciej się męczą w ten sposób. No i też musimy brać głębsze oddechy i częściej. Jak piękna jest ta dżungla. Jeszcze te przejścia tak wyrobione. Widzicie, co na górze są gałęzie, jakieś drzewa rośnie, jakieś tu krzaki, coś takiego. A z tym, że to nie jest na szerokość naszych stóp, to chodziło mi o to, że nie postawimy tu stopy obok stopy, tylko stópka za stópką trzeba iść. No bo tak to... Teraz jest szerzej. O! Dzień dobry. Po to nagrodę się rozkładało. No i jak ja mam pod tym przejść? Jak ja mam być 70? Staram się bardzo. Prawie się udało. O, ciekawe jest zakręt. Czyli będzie jeszcze bardziej pod górę. Chryzantemy to tutaj nie rosną.
Jest to ewidentnie, bo to chyba jest kolejny kary. Up. Pajęczyna. Jak nie lubicie pajęczyn i pająków, to polecam. Jesteśmy. Udało się. Nie, no dobrze, drogą szliśmy. A w ogóle spójrzcie, to jest zaznaczone jako droga przejezdna. A te schody, którymi wcześniej szliśmy tutaj, to jest przerywany taki szlak podróżniczy. No spoko, jakby ktoś się sugerował mapą i gdzie jakiś szczytu kawałek mamy. I tutaj już będzie droga przejezdna, gdzie samochody jeżdżą. Chyba w tym miejscu. Ale tu już po płaskim, także luz. I w dół. I jesteśmy już z powrotem na szlaku. Tu wchodziliśmy na punkt widokowy na lagunę. Prosto w dół. Wyjście z krateru, tam z jeziora i zejście tutaj do miejsca, gdzie jest kasa, zajęło nam jakąś godzinę. No w sumie jakieś 4 do 5 godzin idziemy, bo nie zaczęliśmy trakować czasu od początku. A jeszcze do miasta musimy dojść. Co tam, piesku? Czy z nami? Tak. No my nie mamy jedzenia. Nie mamy jedzenia. Bardzo popularne tutaj są urządzenia do ogrzania wody na energię słoneczną i też same panele słoneczne. Tutaj w górach, w Chichi i w Katatanina. No i w normalnych czasach macie tutaj sklepik i tam są jeszcze łazienki. No ale przez to, że jest jak jest, no to pozamykane. I najbliższy sklep jest w mieście. Jakieś 20 minut stąd. Dobrym pomysłem wydaje mi się tutaj wynająć pokój, tylko teraz nie wiem, czy one w ogóle funkcjonują. Wygląda trochę jakby nie było wszystko pozamykane i puste. Ale wynająć tutaj pokój na noc i z samego rana gdzieś o jakimś świcie wyskoczyć na wulkan, na to jezioro, to wydaje mi się świetny pomysł, bo wtedy z tego co czytaliśmy, no to rano właśnie jest przejrzystość powietrza dobra i ładnie widać to jezioro. 10% baterii. No i jesteśmy w miejscu, w którym zgubiliśmy telefon. Więc teraz musimy tylko chwilę poczekać, złapać busa i będziemy już z powrotem szela. Akurat zaczęliśmy przed deszczem, właśnie zaczęło padać. Plan nie zgubić telefonu. Wracamy na piechotę do domu i trafiliśmy na dzielnicę ze straganami. Jesteśmy już w mieszkaniu, trochę się ogarnęliśmy po wyjściu. Więc czas na jakieś podsumowanko. Wyjście nam całkiem nieźle wyszło, co prawda trochę nam się poprzeciągało przez ten telefon i troszkę później wyszliśmy niż powinniśmy, przez co te widoki na samej górze nie były takie fajne, ale udało nam się trochę tych fajnych przebitek porobić. I całe wyjście zajęło 6 godzin, już bez telefonu. Od wyjścia do drogi na drogę, tak? Mhm. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!